Holandia przeciwko przyjmowaniu uchodźców w Europie. Premier Holandii: nie chcemy uchodźców z Afganistanu. Premier Mark Rutte nie chce afgańskich uchodźców w Holandii. Afgańczycy, którzy nie mają związku z naszym krajem, nie mogą tu po prostu przyjechać. Trzeba się nimi zająć w regionie, powiedział we wtorek wieczorem przed spotkaniem z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Holenderski premier przyjechał do Paryża, aby spotkać się z premierem i prezydentem Francji. Przed wieczornym spotkaniem z prezydentem Emmanuelem Macronem szef holenderskiego gabinetu powiedział, że mieszkańcy Afganistanu, którzy nie mają związku z Niderlandami, nie mogą liczyć na przyjęcie w Holandii. Ostatnią rzeczą, jakiej chcemy, jest powtórka z syryjskiego kryzysu uchodźczego z 2015 i 2016 rok, powiedział Rutte, którego cytuje dziennik The Telegraph. Premier dodał, że europejscy przywódcy są bardzo zmotywowani, aby temu zapobiec. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, o których będziemy rozmawiać w najbliższej przyszłości, mówił w Paryżu premier Holandii. Rutte uważa, że aby nie doszło do masowego eksodusu, potrzebne jest ustabilizowanie sytuacji w Afganistanie. Premier nie wyklucza współpracy z talibami w celu umożliwienia ewakuacji Holendrów, którzy dotychczas nie mogli wrócić do kraju. W tym celu minister spraw zagranicznych Holandii prowadzi rozmowy z Katarem, Pakistanem i Turcją,